Jesteśmy w klubowej loży na stadionie Widzewa w sercu Łodzi. Dzisiaj dzień szczególny, dlatego że dzisiaj pakujemy paczki dla najbardziej potrzebujących, dla dzieci z domów dziecka, które zaprosiliśmy najpierw na naszą widzewską choinkę przed meczem z Wisłą Kraków. Wtedy kilkudziesięcioro dzieci ze swoimi opiekunami z łódzkich domów dziecka gościło na naszej imprezie choinkowej, a później na bardzo fajnym meczu, jak się okazało, z krakowskim zespołem. Wspólnie z zarządem, z pracownikami, z piłkarzami Widzewa Łódź, którzy licytowali swoje koszulki, by kupić między innymi te dary. To jeszcze oczywiście nie jest wszystko. No i również dzięki ogromnej hojności kibiców, którzy przed meczem z Wisłą Kraków właśnie przynosili również kilogramy, chyba więcej niż kilogramy, nawet słodyczy. Fajne jest też spotkanie, które integruje to środowisko, bo wspólnie z naszymi sekcjami, z przedstawicielami sportu, futsalu czy koszykarkami dzisiaj te paczki pakujemy. No oczywiście są też przedstawiciele Akademii, tak naprawdę wszystkich naszych sportowych części, które tworzą Widzew Łódź. Tak więc wspólna praca, dzieło zbiorowe. Całe widzewskie środowisko aktywne jest przez cały rok. Tak naprawdę choinka i święta to jest zwieńczenie pewnych działań. Pomagamy nie tylko od święta. W tym roku udało nam się w Łodzi z pracownikami klubu, zarządem, piłkarzami łódzkiego Widzewa odwiedzić w sumie 8 łódzkich domów dziecka. Wręczyliśmy dzieciakom około 100 paczek z prezentami, które powstały także dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki licytacjom poprowadzonym przez piłkarzy, dzięki zaangażowaniu także pracowników Widzewa. To nas bardzo cieszy, a najbardziej cieszyły nas uśmiechy młodszych i starszych podopiecznych łódzkich domów dziecka, które może dzięki Widzewowi będą miały troszeczkę weselsze święta, że często nam kibicują. To te więzi są coraz bliższe i będziemy mieli ochotę i okazję gościć je także już na naszych wiosennych meczach. Nie zapominajmy także o ogromnej pomocy kibiców, bo my mówimy tu o 8 domach dziecka, a wiemy, że widzewskie fankluby prężnie działające w całym województwie odwiedzają w tym czasie około 60 placówek, więc jest to w sumie tak naprawdę ogromny zasięg i ogromna siła widzewskiego środowiska i całej naszej choinkowej akcji.